Cześć, witajcie na kanale Gotujemy. Dzisiaj smakujemy w Katowicach, ale będzie to dosyć nietypowy odcinek, ponieważ dzisiaj będziemy smakowali śniadanie. Koniecznie dajcie nam znać, czy w Katowicach polecacie jakieś miejsca na śniadanie, bądź w okolicznych miejscowościach. Na pewno z tego skorzystamy. A gdzie Was dzisiaj zabieramy, o tym Wam powie Marek. Dzisiaj zabieramy Was na śniadanie do Trzech Sióstr. Chodźcie, idziemy. Jesteśmy na miejscu, przed nami karty, zaraz się im przyjrzymy i będziemy wybierać pyszne śniadanko. Już jestem głodna. No i co nam ciekawego proponują Trzy Siostry na śniadanie? Karta jest podzielona na dwie kolumny. W pierwszej są śniadania, a w drugiej kolumnie są bajgle. Przyjrzyjmy się, co takiego znajdziemy w kolumnie śniadania. Jajka po turecku. To dwa jajka w koszulce podawane na pikantnym jogurcie i zdradzę jeszcze tutaj, chyba to nie jest sekretem, że u nas taki przepis też znajdziecie na kanale Gotujemy. Dalej mamy owsiankę, tosty francuskie, omlet chorizo. Croque Madame, bardzo fajne śniadanie, miałam przyjemność już tutaj jeść. To jest potrójny tost przełożony serem cheddar, zapiekany z domową szynką, sosami. Ja też go miałam okazję jeść i jak dla mnie był za suchy, ale idziemy dalej. No a dalej to już coś, na czym Marek zna się bardzo dobrze. Nie no, znaną. Szakszuka, lubi. Bo wiele razy już jej próbowałeś w różnych miejscach. Dalej czeka na nas polskie śniadanie, czyli dwa frytki, krupnioki, krupniok z jabłkiem, jajko zapieczone w bajglu i sałatka z sosem francuskim. Pomimo, że jesteśmy w Katowicach, to mamy śniadanie na stoku. Ziemniaki zapiekane z wędzonym serem, no ciekawie brzmi coś, ale chyba oscypek i boczkiem sosem śmietanowym podane z jajkiem sadzonym. No to jest danie, które zawiera bardzo dużo kalorii i no, chyba ma być takie pożywne właśnie i takie, które daje energię na cały dzień. Breki burrito to kolejny pomysł na śniadanie z tofucznicą, fasolką, sosem barbecue i tu macie oznaczenie, tak jak przy pozostałych. Czyli dwa listki oznaczają, że jest to danie wegańskie, a jeden listek wegetariańskie. I na koniec w śniadaniach mamy Summer Club Sandwich, czyli potrójny tost francuski, kurczak, bekon, ogórek kiszony w miodzie. I taki wypasiony talerz kosztuje 35 zł. I ceny kształtują się, no właściwie to jest najdroższe ze śniadań, natomiast przedział cenowy to mniej więcej 20-21 zł do 35. Zatem czas na bajgle i tu mamy od koloru do wyboru siostra z jajem, brzmi ciekawie. Sos tatarski, boczek grillowany, miks, sałat, pomidor, jajko sadzone. Dalej mamy siostrę na śniadanie, to Wam powiem, że bardzo dobra propozycja, bo ja już jadłam, to jest bagiel z pastą jajeczną, szczypiorkiem. Bardzo lekkie, przyjemne śniadanko. Siostra na wakacjach. Tak, pesto bazyliowe, prosciutto, mozzarella, pomidor, rucola. No to już widać takie wpływy śródziemnomorskie. Dalej wege siostra, czyli sojones, hummus, burak, papryka, pieczona, miks, sałat, tofu z bazylią. Kolejny bajkiel to siostra z klasą. Łosoś wędzony, serek Filadelfia, rucola. No też ciekawie brzmi. No i jeszcze siostra Cezara, sos Cezar z anchois, stąd też ta nazwa. Filet z kurczaka, sałata rzymska, pomidorki. Dalej mamy dwa bajgle z listkiem, czyli wegetariańskie. To jest siostra z boczniakiem, bardzo dobre. I siostra holenderka, sos holenderski, dwa jajka w koszulce, guacamole, czerwona cebula. I ten bajgiel jest bajglem najdroższym, kosztuje 40 zł. Pozostały w granicach od 18, najtańszy, no właśnie poprzez 20 kilka złotych. No i jeszcze ciekawą ofertą, trzeba to zapytać o obsługę, to jest bajgiel miesiąca. Sprawdź, co serwujemy, co proponujemy, także tutaj trzeba dopytać o to, co jest na dany miesiąc. Ciekawe, co proponują we wrześniu. I już wszystko wiemy, jaki jest bajgiel miesiąca. Wszystko mamy zapisane. To bajgiel z cukinią, curry, łososiem, serkiem śmietanowym, sosem mayo, awokado, bazylią i jajkiem sadzonym. Także jeżeli ktoś ma ochotę, wybiera sobie wtedy bajgla miesiąca. Na odwrocie mamy również desery, kawy, ciepłe napoje. Tutaj także zaznaczono jest w karcie, że do wyrobu wszystkich dań, gotowania, wypieków i tak dalej, używane są jaja z wolnego wybiegu. Czyli mamy jajka od trzęsiewych kurek, zatem wpisuje się to jak najbardziej w nasze podniebienie. Ja Wam powiem, nie wiem, czy nie wyjdziemy jeszcze po śniadaniu w deserek i kawkę marzenko. Warto na testu, jak smakujemy, to smakujemy na całego. Tiramisu w słoiku, deser mascarpone z nutellą i no ciasto. O, ciasto brzmi ciekawie. Może mają jakiś, wiesz, domowy wybieg.
No ja nie wiem, ja nie wiem. Zatem zamawiamy, a potem smakujemy. No, herbatka gotowa, proszę bardzo, już zaparzona. Dostajemy zaparzoną herbatę. Tu tak podają, nie? Tak, mamy cytrynkę. Jeżeli ktoś ma ochotę na cukier, to jest brązowy cukier w słoiczku. A nie tak. Trzcinowy? Trzcinowy. Dobra, ja tak jedną rączką. Cukier oczywiście musi być, bo herbata bez cukru to nie herbata. Szczególnie do śniadania rano. Ja podstawa. Też lubię czasami napić się słodkiej herbaty do śniadania rano. Wtedy idealnie wchodzi wszystko. No i czekamy na nasze zamówienie. Proszę bardzo, przyszły moje jajka po turecku. No wyglądają bardzo ładnie, powiem. Do tego jest bajgiel, masło, chorizo widoczne, a u Marzenki, proszę bardzo. U mnie jest bajgiel, to jest bajgiel siostra z jajem. Ja Wam może pokażę, miks sałat, jajko sadzone, bekon i sos tatarski. O, nawet go tutaj widać, także tak się prezentuje mój bajgiel. Kosztuje 24 zł. Natomiast moja porcja, powiem Wam, jest bardzo pokaźna. No, jest tego dużo. Micha, jak nie wiem co. Kosztuje 28 zł, czyli myślę, że tym się bardziej najem niż Marzenka, ale to się okaże. A to się okaże, bo... Bo ja mam też takiego bajgla, tylko tak, już tak do obłożenia. Grillowanego, tak, tak, masełko. No to co, to smakujemy. No to ja co? Pierwszy? Tak, oczywiście. Dobra, jogurt, chorizo. Pikantne? Takie dobre, chrupiące, pikantne. Nawet ostrawe bym powiedział. Bardzo dobry jogurt. No na i jajko gdzieś tu to jajeczko, czas. Prawda? Tu gdzieś będzie to za chwileczkę. Może najpierw przekroimy. Na pół. No. No bardzo ładnie. Zawartość bogata. Ale spróbujemy tu troszeczkę z tym sosem tatarskim. Bardzo dobre. Chrupiący boczek, bajgiel dobrze przypieczony. Bardzo dobre. Tylko, że trochę niewygodne widzę do jedzenia. No niewygodne, bo się wszystko rozwala, no ale i tak jest dobre. No wiadomo. Natomiast moje jest smaczne, wygodne do jedzenia. No i porcja jest, powiem Wam, pokaźna. Biorę się za moje jajko. Zatopione w jogurcie. Smakujemy. Bardzo dobre. Do tego chorizo. Pikantne, dobrze doprawione. Mm-hmm. Tylko, że to jest taka temperatura, powiem Wam, letnie wszystko. Bo jogurt był zimny, chorizo było ciepłe, jajko ciepłe, trochę to temperaturą przeszło. Także tu się nie spodziewałem tego, że to będzie gorące danie, ani też zimne. Jest to letnie, przyjemne w jedzeniu. No to jeszcze bajgiel do tego. Ja go jem bez masła, szczerze powiem. Zgrillowany. Dobry, chrupiący, przypieczony delikatnie. Fajnie. Bardzo dobra. Herbatka z cytryną. Dosyć duża. Kosztuje 15 zł. Śniadanie było bardzo dobre. Najadłem się. A teraz czekamy na deserek. Mnie również bardzo smakowało śniadanie. Najadłam się i wbrew pozorom, pomimo tego, że bajgiel nie wyglądał wcale na taki duży, to był bardzo, bardzo sycący, smaczny, świeży. Także no teraz tylko kawa czarna. Tarta czekoladowa z chrupką została podana. Deserek jest. Do tego jest flat white. A Marzenka, jak to Marzenka? Tradycyjnie czarna kawa najlepsza. O każdej porze dnia i nocy. Żartuję, teraz będziemy kosztować, smakować. Tarta prezentuje się bardzo ładnie. Ładnie. I ja już to wielokrotnie też wspominałam, że ja jeszcze nigdy nie robiłam tarty. Ale zobaczymy, może mnie zainspiruje ten kawałek. Posmakujemy. Na górze jest taka pianka, powiedziałabym. No i to ciasto kruche z chrupką. Tak się prezentuje.
Ja tu widzę ewidentnie trzy warstwy. Na górze to wygląda z daleka, jakby to był jakiś toffee. Potem mamy taką warstwę jakby z orzechami i na samym spodzie tą tartę. No ciekawe, czy dobrze odgadłem, czy źle, ale chyba źle, bo to jest tarta czekoladowa, więc na górze musi być czekolada. I zatem smakujemy. Dobra. Jest okej. No może to najpierw samo. Ciasto. Ciasto dobre. I to ciasto nie chrupie. Czyli chrupie prawdopodobnie warstwa środkowa. I to jest ta chrupka ukryta. A na samej górze taki mus czekoladowy to jest. Przynajmniej tak to się prezentuje. A cena takiej porcji tarty czekoladowej to 19 zł. Bardzo dobra. Szczerze powiem, że tym razem kawy nie będę dosładzał, bo już mi jest tak słodko, że zupełnie wystarczy. Dobrze, że była kawa, bo przełamała słodycz tej tarty. Jak dla mnie tarta jest ok, ale ciut za słodka. Nie wiem, czy to kwestia tylko, że z rana jem. Może też jest trochę inne smaki są rano, nie wiem. Jeszcze tylko zapomniałem dodać, że moja kawa flat white kosztuje 15 zł, a marzenki americano 12 zł. I na koniec mamy oczywiście rachunek. Już Wam powiem, jak to się wszystko prezentuje. Cały rachunek to 128 zł, ale samo śniadanie, czyli mój bajgiel, marka, jajka po turecku, dwie herbaty kosztowały 82 zł. Szczerze powiem, gdybyśmy przyszli tu tylko na samo śniadanie bez nagrania, to deseru byśmy nie wzięli, bo nigdy tak nie bierzemy. Ale z racji tego, że chcieliśmy Wam pokazać całą ofertę lokalu, może nie tylko całą, co przekrój, no to dlatego zamówiliśmy też deser. Śniadanie u trzech sióstr zjedzone. Nie było tanio, ale było bardzo smacznie, świeżo, pysznie i trochę kalorycznie. Bardzo nam smakowało. A Wam czy zasmakuje, musicie sami spróbować. U nas nie ma drogi na skróty. Każde danie przygotowujemy od podstaw ze świeżych składników. Czas oczekiwania może być wydłużony, ale uwierz nam, warto czekać. To w dzisiejszym odcinku to już tyle. Zostawcie łapki w górę i czekajcie na kolejne nasze smakowanie. To na razie, pa!